Witam was, moi drodzy. Grze Graveyard Keeper. Dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo za wasze komentarze. No i mam nadzieję, że uda mi się do niektórych ustosunkować. Słuchajcie, narąbałem dużo drewna, poprzynosiłem sobie kamienie, żeby mieć. A co tam? A sztabek nie narobiłem. Nie. Ale to spoko, jeszcze się da. Słuchajcie, co dzisiaj? Mówicie, że ja mogę powiększyć swoje miejsce, a nie muszę przestawiać. Ale jak się powiększa? Czy jest możliwość tutaj poszerzenie podwórza? Jest! I jak najbardziej mogę to zrobić. I co teraz? I co teraz? Dobra. Dodatkowe miejsca tutaj przecież. Ja cię nie mogę, ile miejsca. Ile my mamy teraz, moi drodzy, miejsca. O kurcze. Świetnie, co ja chciałem w takim razie. Piłę tarczową, ale no właśnie, bo... No dobra, no to deski i złożone części żelaza się robi. O właśnie, nie powiedziałem, jakie jest dzisiaj zadanie do wykonania. Jaki cel dzisiejszego odcinka? Otóż dzisiejszy cel odcinka to wybudowanie piły tarczowej oraz oczyszczenie po części, bo pewnie nie wszystkiego, ale trochę lochów. Dobra, ja już mam, moi drodzy, wszystkie części nie mam, bo potrzebuję więcej tych części, ale chętnie sobie, trochę mi brakuje energii, wyrzucę z siebie odpady rolne, to na razie też wyrzucę, to na razie wyrzucę, no i te wszystkie nasiona powyrzucę na razie, bo zajmują mi tylko miejsce. Uff. I wracam do pracy. Słuchajcie, moi drodzy, przespałem się. Dzisiaj mamy taki dzień. Ja wiem, to jest tylko side quest, taki poboczny. Ja muszę iść do Inkwizytora i dać mu wino dla strażników srebrne. Ja to wino mam, prawda? Odrzuciłem gdzieś, odłożyłem. Tu mam to wino. Dobra. Jakiś kamień mogę odłożyć. To deski ja potrzebuję. To na razie wezmę, to odkładam. Okej. Się zrobiła jedna. Ja potrzebuję cyk. Jeszcze złożone części. Ile mam ich teraz w sumie już? 9. A ja potrzebuję 10, czyli jeszcze jedną muszę zrobić. Ale tym razem, ale to za chwilę. Lecimy, moi drodzy. O, mogę zebrać. Lecimy dać wino strażnikom. Trochę głośny ten deszcz, ale spoko. Lecimy dać wino strażnikom, którzy są na wiedzi chyba tutaj gdzieś, koło Inkwizytora. Więc już nie będę ciął, tylko po prostu się przejdę. Mam nadzieję, że zdążę zanim... No powinienem zdążyć, zanim będzie noc. Bo trochę za długo spałem. No dobra, i mam tutaj... Ej, wino. A, 10 sztuk. A. Okej. Papa. No w takim razie dalej zajmuję się robieniem piły tarczowej. Trochę moknę, ale mam już wszystko, żeby wybudować piłę tarczową. Cyk, pięknie. I ją sobie postawimy tutaj. I teraz, dzięki pile tarczowej będę mógł zrobić belki? Chyba tak, to się tak nazywało, tak? Drewnianą belkę. I mogę już to zrobić. A drewniana belka jest mi potrzebna do czego, zapytacie? Do oczyszczania, moi drodzy. Lochów. Właściwie do oczyszczania, do przejścia pomiędzy...
lochem pod domem, a lochem pod kościołem. Teraz brakuje mi tylko prostych części i 10 klinów. Także lecę do roboty. No, wydaje mi się, że mam wszystko, więc sprawdźmy. Tak. No i proszę. Jak pięknie oczyszczamy sobie o nasze lochy. Muszę coś zjeść. Albo się przespać. Idę spać i dokończę rano. Poranek nastał, można wracać do ciężkiej charówy. O, jest. No i pięknie. A co tu będzie potrzebne? A co tu będzie potrzebne? Dwa? Też to samo praktycznie. No to, to muszę się trochę jeszcze napracować. Ale dobra, słuchajcie, na razie jest git. Mówicie do mnie, weź badaj wszystko. Badaj wszystko, się nie obijaj. Wszystko, co możesz, badaj. No dobra, no. Czekajcie, to mi da czerwone, to mi da czerwone, to mi da czerwone, to mi da czerwone i to wszystko mi daje czerwone. To mi daje zielone. To czerwone, to czerwone. Ile ja mam czego? Postaci, mapa, techniki. Czerwonych mam najwięcej, zielonych mam trochę mniej. Więc zbadajmy coś, co mi da zielone. A, zapomniałem o wieży. Zapomnij na razie, w takim razie. Zapomnij o tym. Czekaj, ja mogę to zabrać? A to już jest zabrane. Dobrze, 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 dobrze. Uff, słuchajcie, a jeszcze niedługo będzie trzeba się... Następnego dnia będzie trzeba zrobić modlitwę jakąś, nie? O, jakiś mam proszek przyspieszający. A co to daje? Proszek przyspieszający. O ty. Dobra, dobra. Spoko loko, dobra. Słuchajcie, no nie ma co. Lecimy w takim razie, bo plany na razie mamy takie, że muszę więcej jeszcze zrobić narzędzi. Prostych tych. O Jezusie, prostych części żelaza. Belki mam. I co jeszcze tam chcieli? Gwoździe? Chyba? Nie pamiętam, ale wszystko, co potrzebne do zrobienia... Jest tutaj, ale muszę znowu wziąć żelazo. Muszę znowu zrobić opał. Dorzucić opałek tu. I zrobić, ile się sztuk da. O, tylko 4. No to jedziesz, robisz. Spoko. No. I jeszcze jedno, moi drodzy, zanim się zrobi sztabka żelaza. Mówicie, że mam odblokować w technikach moc wiary, to będę mógł zrobić konfesjonał drewniany ołtarz. I to da mi możliwość podwyższenia jakości kościoła, być może nawet do 20 poziomu. Nie wiem. Sprawdzimy. Zobaczmy teraz, jak się... No to jeszcze długo. Więc słuchajcie, lecimy do kościoła. Tym razem pójdziemy sobie pod ziemiami, bo można, prawda? Bo można. Chociaż nie wiem, czy to jest dłuższa droga, czy krótsza droga, czy ta sama, ale może chyba wydaje mi się lekko krótsza. Zobaczmy tutaj. Mówicie, że te świeczniki są nie w złym miejscu, no ale... No życie, no. Drewniany ołt. O, rany! Znowu kolejny. Konfesjonał. Deski i złożone części. Plus 5 to daje. I to daje plus 5. Okej. No to kurczę, czy to będzie kolejne dodatkowe zlecenie na dzisiejszy dzień? Zadanie na dzisiejszy dzień? Podnieść jeszcze przed jutrzejszym dniem. Czy ja dam radę? Och ty. Widzicie co? Na szybko. 4 belki. 4 deski. I proste narzędzia. 4, 16 desek. I złożone narzędzia. Proste narzędzia, złożone narzędzia. 4 belki, 16 desek. Oszty. Oszty. Ile tej roboty będzie? Czy ja to wszystko będę miał? Nie mam pojęcia.
Cztery belki, deski, żela... O Jezus, ile... Jedną deskę mogę zrobić. Nie dam rady zrobić tego, niestety. Przed niedzielą na pewno nie dam rady tego zrobić. No bo jestem fizycznie, nie jestem w stanie tego nawet staminowo uzyskać. No ale cóż, ilość tego zużyłem, tych desek, tych pniaków, tych materiałów. Może zrobię wszystkie. 16 desek aż potrzebuję, no to jest masa roboty. Że już za chwilę się wycyckam z energii. Dobra. Teraz narzędzia złożone. Shit, miałem proste zrobić. Kurde. Złożone. Miałem zrobić proste. Życie. No cóż, idę spać trochę. Chociaż troszkę. Żeby energię sobie podratować. Dobra, jest dzień już. Wstajemy. Nie zrobiłaś od pewnie jeszcze, bo ja mnie nie było w grze. No dobra, no życie, no życie. Nie dam rady, no nie dam rady wszystkiego zrobić tak jak chciałem. Wiara, nadzieja i miłość jest tu. Weź wszystko, nie wiem, to też weź. Bo mam złotą opowieść jakąś. Będziemy musieli za chwilę iść... zrobić mszę, nie? Tak mi się wydaje. No już, proszę cię, zrób się. O, zaraz będzie, zaraz będzie, zaraz będzie, zaraz będzie. I jest. I proste z części chcemy wykonać. Mamy. Uff, dobra. Czy ja dobrze... zapamiętałem wszystko. Czy ja wszystko dobrze mam? Żeby oczyścić sobie jeszcze tamtą drogę. No, zaraz się okaże. Zaraz się okaże. Mam. Mam też energii. Starczy energii? Jest. Starczyło. No i teraz zostało mi ostatnie przejście chyba. Do Mietka. I praktycznie potrzebuję tego samego. Co tu jest? Nie wiem. Ale jest dobrze. Jest dobrze. Bardzo bym nawet powiedział, że jest dobrze. Do kościółka tylko na momencik. Czy ja jestem w stanie? No nie, no belki, proste części złożone. Ławka kościół. Konfesjonał potrzebuje więcej złożonych i więcej desek. No nie dam rady tego zrobić w tym dniu. Dlatego też nie będę się tutaj za bardzo bawił. Robimy wiarę, modlitwę, odprawiamy mszę. Dziękuję, witajcie wierni. Mam nadzieję, że oczywiście się będzie powodzenie, że jeszcze jakiś tam dostaniemy bonus. I będzie super. Niezłe, niezłe, niezłe. Pomódlmy się o błogosławieństwo. Tak, dwie wiary, bardzo dobrze. Jeszcze poproszę bonusową jedną chociaż, albo dwie. O, pięknie. O, i przyszła jeszcze jedna. Świetnie. I jeszcze jedna. Brawo, ty. Cztery mamy. Dziękuję. No i dodatki proszę jak najwięcej, nie? Czadowe kazanie. Świetnie. Jestem zadowolony. Oczywiście będziemy z czasem dawać lepsze kazania. Z czasem. Wszystko z czasem. Dzień dobry. Rozmawiaj z nim. No, jeszcze nie mam tego, ale widzicie, handluj. Co ja, czym handlować mam? Co tu masz? Rutynową modlitwę. To ja mam. Ech, opłatki jakieś nie chcę. No i tak. Słuchajcie, królewska usługa, królewska pieczęć, zezwolenie na budowę. Prawy obywatel i glejt miejski, zezwolenie na handel. To chcemy dać naszemu przyjacielowi
handlarzowi. Ale zobaczcie, 65, więc to trochę jeszcze potrwa. Ale jak mamy obywatelstwo, królewską pieczęć możemy dostać, to możemy już sobie odblokować, tak? Zezwolenie na budowę. A, to możemy kupić. Dobra, dobra, to jest odblokowane, tylko możemy kupić. Spoko, spoko. Nie ma sprawy, wszystko dobrze, wszystko dobrze. Wszystko jest git. Wracamy, moi drodzy, do mojego cudownego stanowiska kraftującego. Właściwie do pieca najpierw, po sztabę. I chcieliśmy co wykonać? Jakbyśmy chcieli konfesjon... Zaraz. Jeszcze raz. Proste części, prawda? Proste części. Żeby odblokować kolejne przejście. Czy ja się mylę, czy się nie mylę? Na pewno belki, na pewno jeszcze będą potrzebne. O Jezusie, no jaka moja... No pamięć to moja to jest tak okropna. 10 klinów tylko. Robimy to. Robimy to, możemy to zrobić. Możemy to teraz zrobić i oczyścimy sobie chyba całe podziemia nasze. Chyba, bo ja nie wiem, bo może być tam jeszcze gdzieś jakieś inne przejście. Kliny, tak? Nie tu. Tu. Drewniane kliny. Jedziesz z tą robotą. Brawo ty. Cyk. Trochę energii. Żeby móc oczyścić. Sobie przejście. Jest noc, ale dobra, to powinno starczyć tej energii. Lecę. Wracam do lochu, ale tym razem tutaj koło Mietka. Do widzenia, księdzu. I możemy. Energii raczej starczy. Jest przejście. Moi drodzy, osiągnęliśmy zadanie całe. Co to jest? Napraw wyrzutnię na zwłoki. Proszę, proszę. Napraw stół. Co za nowe rzeczy? Znaczy nowe, pewnie nie są nowe, ale ja dopiero je zauważyłem. Moi kochani, zadania wykonane. Piła tarczowa zrobiona? Zrobiona. Lochy oczyszczone? Oczyszczone. Więc brawo ja. Dziękuję wam, moi kochani, bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam. A ja idę teraz odpocząć po takim ciężkim dniu pracy. Pa, pa.